Na początku mojego krótkiego słowa chciałbym przytoczyć słowa Jana Zamoyskiego, który powiedział tak, opuszczając wyczynę po bitwie: abyście zachowali w pamięci te wydarzenia i prawdę o nich przekazywali innym, to ważne słowa, a my jesteśmy z kolei którymś pokoleniem, które pragnie kultywować pamięć o bitwie, która miała miejsce tutaj pod Wyczyną dokładnie 430 lat temu. W niedzielny poranek 24 stycznia 1588 roku na pokrytych śniegiem polach między Wyczyną a Ruszkowicami wojska dowodzone przez hetmana Jana Zamoyskiego, jak wiemy, pokonały armię Maksymiliana Habsburga. Potyczka trwała zaledwie półtorej godziny, ale była bardzo krwawa. Pochłonęła życie około 3000 żołnierzy spośród ponad, jak mówią, 12 tysięcy walczących po obu stronach. Dziś mija 430 lat dokładnie od tej bitwy. Spośród niezliczonych w dziejach Polski należy ona do jednych, jak mówimy, też i z najważniejszych, bo w gruncie rzeczy decydujący o przyszłości naszej ojczyzny. Przechodzimy do kościoła, by uroczyście rozpocząć obchody tej rocznicy, by wieloma inicjatywami, aktywnościami opowiedzieć wszystkim, a szczególnie młodemu pokoleniu, jak trudną, ale i piękną i ciekawą jest historia naszego kraju. Myślę, że takie byłoby życzenie też Jana Zamoyskiego. To on bowiem jest autorem podjętych później przez Stanisława Staszica słów. Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli. Z tego, że spod każdego kamienia tutaj wyziera historia. Wiemy, jaki potencjał drzemie w naszym mieście, ale też wiemy, że poza życiem niestety, potrzebne są środki na to, żeby to miasto wyeksponować. Chcielibyśmy, żeby o Wyczynie było głośno, żeby informacja o tym, że takie piękne miasto, śląskie miasteczko istnieje, żeby ta informacja była jak najszerzej słyszana.
Tak się składa, że jestem również obywatelem Francji i mieszkam w Carcassonne właśnie obok, 25 km od miejscowości Sesak. I widziałem właśnie, jak to miasto, obserwując w ujęciu historycznym, jak było naprawiane, remontowane, jak dużą ilością przyciąga obecnie turystów i jak się stało takim centrum turystycznym na południu Francji. Dlatego mając możliwość i znając jak gdyby osobiście konsula Francji w Krakowie, pana Fryderyka de Touche, obiecuję, że jeżeli będzie zainteresowanie, to taki kontakt ułatwię i doprowadzę do spotkania przedstawicieli Bydżyny, czy zaproszenia pana konsula tutaj, żeby też mógł świadomie, naocznie stwierdzić, zobaczyć. Być może z takiej współpracy coś się wyłoni. Za chwilę słyszymy kolejny wykład pana Ryszarda Dzierzyńskiego. Ja chciałem przypomnieć wszystkim, że równocześnie odbywa się promocja książki pana Ryszarda, najnowszej książki poświęconej bitwie o Bydżynę. Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego, Zarząd Krajowy. Warszawa, 23 stycznia 2018 roku. Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w 150. rocznicę urodzin pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz 100. rocznicę odzyskania niepodległości państwa polskiego za wybitne zasługi w krzewieniu idei i czynów marszałka Józefa Piłsudskiego oraz za działalność lokalną patriotyczną nadaję Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, panu Jerzemu Dragowskiemu, panu Mirosławowi Mandrydze, Brązowy Krzyż Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, panu Markowi Piotrkowskiemu, Rynkar Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, panu burmistrzowi Byczyny, panu Robertowi Świelczek, zastępcy burmistrza Byczyny, pani Katarzynie Zawadzkiej, Fundacji Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Byczyny. Proszę o przyjęcie tego wóza w dowód takich naszych relacji. Mam nadzieję, że to jest początek. Od rana jestem fanem Bydżyny, także. Jeśli można prosić pana burmistrza Roberta Świeczka również. Jest mi ogromnie przyjemne, że mam tą możliwość i okoliczność wręczenia tego wóza Racewicza. To jest 760-lecie istnienie. Tutaj jest. Dodam tylko, że autorem tego guza jest też jeden z moich marszałków, Dobiesław Gach, który jest doktorem na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, więc ma to też oprócz wymiaru takiego historycznego również wymiar taki bardziej artystyczny. I na koniec chciałem prosić o przyjęcie tego guza pana Mandrygę Mirosława, wielkiego kanclerza orderu świętego Stanisława. Tak powiem, na to zasłużyłeś. Także dziękuję ci serdecznie za to, że miałem możliwość z tobą współpracować. Mam nadzieję, że będę dalej współpracował. Dziękuję bardzo. Pozwólcie, że powiem jeszcze dwa słowa, dlatego że Bractwo Kurkowe również odegrało dużą rolę w obronie, w bitwie pod Byczyną. To nie tylko to, ale w tej chwili odegra drugą rolę, ponieważ Bractwo Kurkowe, Zrzeszenie Bractw Kurkowych, książę, wasza ekscelencjo, książę Konstanty Radziwiłł, profesor Marek również, jak i Order Świętego Stanisława podpiszą dekret, który będzie mówił wysłany do rządu polskiego w obronie murów murów Byczyny i 200 zabytków, które są w naszym mieście. O to, żeby były środki finansowe poza wszystkimi konkursami, poza wszystkimi innymi normami. Byczynie się to po prostu należy. Byczyna jest skarbem, o który powinniśmy wszyscy dbać jako obywatele naszego państwa. Mur wokół mamy już otoczony. Teraz jesteśmy aktorami. Teraz wystawiamy swoje serca i pokazujemy mury byczyńskie. To właśnie my stoimy za wami murem. To my chcemy, żeby pomóc nam, żeby zrobić tutaj remont.
złożył na pana ręce flagę miasta. Wielkim podzięce i zapraszamy znów na nas. Szanowni Państwo, duże owacje i podziękowania dla naszego bractwa. Flaga miasta Becina jest to dla mnie wielkim zaszczytem. Dlaczego? My kolekcjonujemy flagi. Ta na pewno pojedzie z nami, ze wszystkimi flagami do Holandii, bo w tym roku tam mamy zjazd prac kulkowych. Chciałam serdecznie w imieniu naszej grupy, w imieniu nas wszystkich artylerzystów podziękować władzom Byczyny za tak serdeczne przyjęcie. I gdy będziecie Państwo w jakiejś tego typu potrzebie, to serdecznie zgłaszamy swoją obecność tutaj, jak tylko zadzwonicie. Grupa Teatru Ognia Sobola. Wielkie brawa!